Cześć, witajcie na kanale Wheel of Nails. Ja mam na imię Natalia, jestem instruktorem Indigo z Katowic i z Zabrza. Dzisiaj pokażę Wam kolejne zdobienie kropeczkowe, ale będzie ono troszeczkę na wyższym poziomie, dlatego że na połowie wzornika namalujemy twarz. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam to zdobienie i jak ono wygląda, to oglądajcie koniecznie dalej. Pamiętajcie też, że wszystkie produkty, których używam do wykonania tych zdobień, znajdują się w opisach do filmiku, czyli tam na dole. No i nie zapomnijcie również kliknąć łapki w górę i zasubskrybować kanału. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy żeli Arte Brillante w kolorach Mokka i Black Poison, hybryd w kolorze Mama No Drama, Call Me Unicorn, Magnifique oraz Dry Topu, gel brusha Ivory, żelu X-White, pędzelka Master Art 005, Aquarel Sting oraz sondy. Cały wzornik pokrywam sobie cieniutko żelem X-White. Ten żel utwardzam w lampie przez 30 sekund. Pędzelkiem Aquarel Sting na wzornik nakładam kolor Ivory, jest to gel brush, i delikatnie rozprowadzam sobie ten żel. Następnie wzornik wkładam do lampy na 30 sekund. Cieniutkim pędzelkiem Master Art 005 i żelem Black Poison maluję kontury oczu. Robię to symetrycznie po obu stronach twarzy. Pędzelkiem Aquarel Sting i żelem Mokka cieniuję sobie całą twarz, szczególnie tutaj okolice przy oczach. Kontury oczu wypełniam w środku żelem X-White. Hybrydą Call Me a Unicorn maluję tęczówki, również symetrycznie po obu stronach twarzy. No i te tęczówki cieniuję sobie pędzelkiem Aquarel Sting oraz kolorem Magnifique. Następnie wracam do żelu Black Poison i tym żelem ponownie konturuję sobie oczy. Dodaję również źrenice. Mieszanką żelu Arte Brillante, Mokka i Black Poison domalowywuję brwi. Niewielką ilością żelu Mama No Drama dodaję odrobinę różu w kącikach oczu oraz na zewnętrznej powiece. Całość delikatnie rozcieram. Kiedy całą twarz mam już namalowaną, to wzornik wkładam do lampy na 30 sekund. Po wyciągnięciu z lampy na wzorniku za pomocą sondy w miejscu, gdzie powinny znajdować się włosy, maluję kropeczki. Najpierw czystym kolorem Mama No Drama, następnie dodaję sobie kropeczki rozbielonym kolorem Mama No Drama. Jest to kolor wymieszany z żelem X-White i później kropki dodaję kolorem pośrednim. Kropki utwardzam w lampie przez 30 sekund i cały wzornik pokrywam dry topem. Na mokry dry top nakładam kilka cyrkoni. Wzornik utwardzam w lampie przez 30 sekund i tak wygląda gotowe zdobienie.